Вона, кстати, дуже цікава гостя, тому що досвід Ернеста роботи в польській журналістиці є надзвичайно різноманітний. Валерія Залевська, готуючи питання на інтерв'ю, дізналася, що Ернест працював як журналіст для дитячих програм. Так? Паралельно Ернест є відомим польським військовим кореспондентом. Крім того, Ернест займається політичною і геополітичною аналітикою. І, на думку нашої попередньої гості Ганни Закшевської, Ернест є одним з найкращих польських радіожурналістів, який працює в жанрі художнього радіорепортажу. Мені здається, того є достатньо, що я сказав, аби очікувати від сьогоднішнього майстер-класу чогось несподіваного і нового. І я тоді продаю слово Ернесту. Ми маємо дві панелі. Перша панель – радіо, і друга панель буде дещо більше тематична. Мені здається, що це буде цікаво і корисно, тому що такого типу радіожурналістики, в першу чергу, вона є дефіцитом на українському радіоринку, тому я сподіваюся, це для вас буде цікаво і корисно. Тому зустрічаємо Ернест Зозин. Bardzo miło mi jest Państwa spotkać. Jak powiedziane było, zaczniemy to nasze spotkanie od takiego może trochę warsztatu radiowego. Wiem, że mieli Państwo już zajęcia i spotkania z osobami, które zajmują się reportażem artystycznym i dużymi formami dźwiękowymi i tą formą dźwiękową się posługują. Ja z tej dużej i artystycznej formy dźwiękowej w swojej pracy wydobywam wszystkie elementy po to, by wykorzystać je w pracy dziennikarza, który zajmuje się dziennikarstwem informacyjnym, takim dziennikarstwem wydarzeniowym. Ja głównie zajmuję się sprawami międzynarodowymi i programy o sprawach międzynarodowych na antenie Polskiego Radia przygotowuję, ale o tych sprawach międzynarodowych staram się opowiadać językiem radiowym, czyli językiem dźwięków, nie tylko zapraszając ludzi czy analityków do studia, z którymi rozmawiamy o danych zjawiskach, tylko staram się również szukać formy radiowej, która pozwala mojemu słuchaczowi, jak to w tytule napisane tego naszego dzisiejszego spotkania, zobaczyć to wszystko, o czym ja chcę mu z radia opowiedzieć. Dużo takich programów oczywiście jest realizowanych w Warszawie przy pomocy materiałów, które zdobywamy z agencji takich jak Reuters czy AP, ponieważ w tej chwili serwisy tych agencji pozwalają na to, by dostawać i materiały oryginalne dźwiękowe, i materiały wizyjne. No ale też dużo takich rzeczy robimy podczas wyjazdów, podczas realizacji takich audycji w miejscach, o których opowiadamy. No i wtedy już korzystamy z własnych materiałów. Ja korzystam z własnych materiałów, które sam nagrywam. Najczęściej wygląda to może troszkę śmiesznie, bo tak wygląda reporter radiowy podczas nagrania. Gdzieś tam chodzą ludzie, patrzą na takiego kosmitę z takim przedziwnym sprzętem. Wystają tutaj jakieś kable. Tutaj jest takie nie wiadomo co, bo wszyscy przyzwyczajeni są do tego, że mikrofon wygląda w taki sposób, a taki radiowy mikrofon jednak wygląda troszkę inaczej. A ma powieszone na szyi takie urządzenie. Wtedy to było troszkę takie większe urządzenie. Dzisiaj one już się nam zminiaturyzowały do takich urządzeń. No i ma słuchawki na uszach i no, stoi pośrodku ulicy i co? No i wszyscy patrzą, no wariat jakiś stoi z czymś takim. No a prawda jest taka, że my zapisujemy ten dźwięk, który potem ma się stać obrazem w naszych audycjach i który pozwoli nam wszystkim, pozwoli, by nasi słuchacze po prostu zobaczyli to miejsce, tak jak ja je zobaczyłem wtedy, tylko że przy pomocy głośników. No i właśnie. Chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj o tym, jak zrobić
A to wszystko w taki sposób, by ten nasz słuchacz zobaczył. Słuchacz, co my możemy zaoferować słuchaczowi? Zarejestrowany dźwięk. Historia rejestracji dźwięku daje nam to, że rozwinęła się ona na tyle, iż w tej chwili możemy ten dźwięk rejestrować bardzo dokładnie. Zresztą kiedyś w jednej z audycji naszej myśmy zrobili taki przerywnik, który pokazywał naszym słuchaczom, jak zmieniała się historia rejestracji dźwięku. Od czego się to wszystko zaczęło i do czego to doszło? Proszę posłuchać, to jest krótka czołówka. Radioaktywny magazyn reporterów. W 1877 roku Thomas Alva Edison na walcu pokrytym cienką warstwą wosku po raz pierwszy zarejestrował dźwięk. Dziesięć lat później dźwięk zaczęto rejestrować na ebonitowych płytach gramofonowych. Nośniki te były jednak nietrwałe. Trwalsza była taśma magnetyczna i co najważniejsze, ona dawała możliwość montażu. Zapisujące na taśmie dźwięk magnetofony stawały się coraz mniejsze, a taśma coraz bardziej czuła. To pozwoliło na wyjście ze studiów nagraniowych. Dopiero jednak stereo i techniki cyfrowe pozwoliły na zapisywanie dźwięku takim, jakim on jest. I takie są teraz nasze reportaże. I tak to teraz możemy naszym słuchaczom prezentować, korzystając z rzeczy prostych, bo korzystając z w sumie dwóch elektrycznych urządzeń, prawda? Kanał lewy. Mając kanał lewy. I kanał... Nie słychać go dobrze. Kanał prawy, czyli dwa głośniki stereofoniczne, które stanowią nam taką trochę ramę tego obrazu, który chcemy naszym słuchaczom namalować. Ponieważ mamy dwa głośniki, technika pozwala nam na umieszczanie tych dźwięków czy rejestrowanie w taki sposób, by ten dźwięk stawał się przestrzenny i otaczał naszego słuchacza. Jeśli usiądzie on między dwoma głośnikami, czy założy słuchawki na uszy, to w tym momencie i zamknie najlepiej oczy, to w tym momencie jesteśmy w stanie go tak otoczyć tym dźwiękiem, że on... Left speaker. O właśnie. Right speaker nie jest zbyt dobrze słyszalny, ale mam nadzieję, że później da się różne rzeczy... Both speakers. ...uruchomić. No i... Właśnie. Uruchomimy obydwa głośniki, troszkę wyobraźni, to możemy z tego wszystkiego zrobić rzeczy albo przerażające, tak jak to. Dokładając do tego jeszcze muzykę, możemy, czego nie widzimy. Zrobić właśnie taki emocjonujący dźwięk, który zwiastuje nam coś niedobrego, albo emocjonującego, albo jakąś walkę słychać. To oczywiście wszystko jest troszkę wszystko jest poprawiane. I reżyserzy dźwięku, którzy przygotowują takie efekty, oczywiście wkładają w to blisko pracy. Ten prawdziwy
ten helikopter, który słychać, to nie do końca jest prawdziwy helikopter, bo on jest troszkę poprawiony. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zobaczyć, jak to wszystko się odbywa. Bo czym posługujemy się w radiu, prawda? Te wszystkie dźwięki, które przed chwilą słyszeliśmy i to, co składa nam się na audycję, to jest jakieś przedsięwzięcie dźwiękowe, które my jako ci, którzy chcemy przy pomocy głośników naszym słuchaczom pokazać, musimy to złożyć z jakichś elementów, które dadzą nam potem taki efekt. Dadzą nam efekt audycji, dadzą nam efekt taki, że właśnie słuchacz zobaczy. Czym my dysponujemy? Dysponujemy przede wszystkim słowem, prawda? Czyli słowem mówionym, które Co potrzebne? 4 lipca do świętowania potrzebny jest tak. Grill, patriotyczna muzyka. To jest słowo. Dziennikarz, któryś z Państwa, czy ja, siada w studiu i opowiada. To jest jeden element, którym możemy posługiwać się przy konstrukcji audycji radiowej. Drugi element to na przykład jest muzyka. Prawda? Jest jakaś muzyka. Trzymamy, bo muzyka może grać długo, ale co jeszcze możemy do tego wszystkiego, do tego całego przedsięwzięcia dołożyć? Co daje nam mikrofon, który rejestruje i co możemy umieścić w tych dwóch głośnikach, żeby słuchacz zobaczył? Oczywiście dźwięki, efekt dźwiękowy, na przykład taki. Czy ktoś wie z Państwa, co to jest za efekt? Nie, nie woda. Smaży się, ktoś dobrze powiedział, właśnie, smaży się. A na przykład to, co to jest? Salut, efekty takie jak fajerwerki, no taki efekt dźwiękowy. I teraz tak, mamy te trzy efekty, ale to nie wszystko, czym możemy się posługiwać, bo na przykład słowo, mieliśmy tu przykład słowa, czyli dziennikarz siedzący przed mikrofonem w studiu, też może być efektem, na przykład takie słowo, efekt, proszę posłuchać, jest słowo? Jest. Efekt też jest, prawda? Kto z Państwa wie, gdzie ja to nagrałem? Nie, nie na stadionie. Przed Wierchowną Radą w Kijowie. Tak. To jest pierwszy przykład na to, że słowo może być też efektem, ale i muzyka może być efektem. Proszę posłuchać. Na przykład tak. Mnie masz odpłacać i zasięgnąć.
to także efekt. Efekt dźwiękowy, a jednocześnie muzyka. Gra muzyka jest zarejestrowana gdzieś tam w jakiejś przestrzeni dźwiękowej, działa. Działa na wyobraźnię, słuchacz już, jeśli nadajemy coś takiego, wie, że znajdujemy się w jakimś miejscu, gdzie gra sobie jakiś człowiek, na ulicy, słychać trochę ulicę. Nie jest to estrada, gdzieś tam już rodzi się obraz tego, gdzie się znajduje. I teraz, proszę Państwa, możemy oczywiście i z tego wszystkiego robimy miks. Wrzucamy sobie to wszystko gdzieś tam, razem zbieramy do tutaj programu dźwiękowego. Układamy, to znaczy układamy. Możemy to sobie podrzucać. Jeszcze coś tu dorzucimy. Na przykład taki efekt. Zobaczymy. I teraz, jeśli zrobimy to tak, byle jak, to wyjdzie nam z tego takie trochę dźwiękowisko bez sensu, prawda? Tu gra, tu coś szumi. Co to przedmiot? Ktoś gada. Czwarta żołnica do świętowania potrzebna jest tamta. Tu jest jakiś efekt. Tu ktoś coś krzyczy. Komputer pozwala nam to poskładać w sposób najrozmaitszy. Czasem bez sensu. Ale jeśli na przykład zrobimy to. Oszczędzę Państwu tej kakofonii, bo to szkoda uszu. Ale jeśli zrobimy to na przykład już z jakimś pomysłem, to w tym momencie zaczyna nam się to układać w pewnego rodzaju sensowną opowieść. Na przykład taką. Co potrzebne? 4 lipca do świętowania potrzebny jest tak. Grill. Patriotyczna muzyka. I fajerwerki. I obywatel USA jest szczęśliwym patriotą. A, jeszcze jedna rzecz. Dzień Niepodległości nie może obejść się bez parad. Barwne, a zarazem patriotyczne pochody maszerują zarówno w centrach wielkich miast, jak i w małych miejscowościach, a nawet na osiedlach. Tego dnia Amerykanie nie tylko wywieszają flagi, ale również sami ubierają się w stroje w barwach narodowych. Spędzam ten dzień z rodziną. Świętujemy w domu, a wieczorem odpalamy z dziećmi sztuczne ognie. Mamy dużo frajdy. Amerykanie zjedzą dziś 150 milionów hot dogów i 350 milionów kilogramów kurczaka. 4 lipca pada zwykle rekord sprzedaży piwa. To grill. W całych Stanach Zjednoczonych odbędzie się dziś 15 tysięcy oficjalnych pokazów sztucznych ogni. Największy w Nowym Jorku obejrzy na żywo 3 miliony ludzi. To fajerwerk. A sztuka? Temat Dnia Niepodległości znalazł się w setkach tysięcy komiksów, piosenek i kilkudziesięciu filmach. Ostatni, całkiem nowy, na dodatek o dniu wyzwolenia Ziemi spod panowania kosmitów, wchodzi właśnie do kin. A oczywiście tę Ziemię wyzwolono 4 lipca. A moim gościem jest Wojciech Lewandowski, Uniwersytet Warszawski. I tak zaczynała się audycja o Dniu Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Trzeba było naszym słuchaczom po pierwsze powiedzieć, jak to wygląda, a najlepiej trzeba było pokazać, jak to wygląda. I przy pomocy właśnie słowa, efektu słownego, muzyki, efektu dźwiękowego, mam nadzieję, udało mnie się z moim kolegą, który też tam opowiadał o Dniu Niepodległości, pokazać naszym słuchaczom, jak to wszystko wygląda w Stanach Zjednoczonych. Tak, żeby utworzyć taki bardzo ładny obraz, dosyć może z takim lekkim przymrużeniem oka, ponieważ wiadomo, że takie święta, kiedy są traktowane bardzo poważnie, to przybierają taką troszkę śmieszną postać. Jak się patrzy na Amerykanów świętujących różne patriotyczne święta trochę z boku,
To czasem to może wyglądać śmiesznie, choć oni takiego śmiesznego podejścia do całego przedsięwzięcia nie mają. I jak Państwo widzieli, przy zastosowaniu różnych efektów i instrumentów, które mamy do dyspozycji, które rejestruje mikrofon, udaje się namalować taki obraz. Jak Państwo zauważyli, ta opowieść miała 2 minuty 11 sekund, czyli to jest forma radiowa krótka, która z powodzeniem znajduje się w programach informacyjnych, w programach, które przynoszą najświeższe wiadomości. I o tych wiadomościach, o tych rzeczach, które dzieją się na bieżąco, także w takich programach informacyjnych, można informować nie tylko czytając depesze agencyjne i opowiadając o tym, co się wydarzyło, można też opowiadać właśnie przy pomocy dźwięków, przy pomocy tego, co zarejestruje mikrofon, tak żeby to było też atrakcyjne. Zazwyczaj do tej pory często po takie techniki sięgano tylko i wyłącznie w reportażach artystycznych, w dużych formach radiowych. Natomiast myślę, że dobrze jest, gdy po takie techniki sięga się także w takiej bieżącej pracy radiowej, ponieważ no jest to lepsze dla słuchacza. Dajemy mu coś ładnego. Dajemy mu poczuć to wydarzenie, które rejestruje tylko mikrofon bardzo często. No i dlaczego mamy tej całej techniki i całych wszystkich tych możliwości, które daje nam obecna technika cyfrowa, pozbawiać tego słuchacza? Czasem bywa to bardzo dramatyczne, czasem bywa to dla nas, dziennikarzy, bardzo emocjonujące. Teraz zaprezentuję Państwu materiał. Już momencik, muszę tylko go odnaleźć, bo mi tutaj komputer mówi, że nie tędy droga, ale za chwilę on będzie. Zaprezentuję Państwu materiał, który przygotowałem w rocznicę. To znaczy rok po wydarzeniach na Majdanie w Kijowie. Ja miałem to szczęście dziennikarskie, w ten sposób Państwu powiem. Miałem to szczęście dziennikarskie, że byłem wtedy w Kijowie. No i potem byłem również mniej więcej rok po tych wydarzeniach w Kijowie. Nie posiadając zaufania od narodu, z naruszeniem prawa i konstytucji, politycy opozycji, uciekając się do przemocy, starają się przejąć władzę. Sprzeniewierzyli się zasadom demokracji, zgodnie z którymi władzę zdobywa się nie na ulicach i placach, a na drodze wyborów. Naruszający prawo powinni stanąć przed sądem i ponieść karę. I to nie jest moja zachcianka, a obowiązek gwaranta konstytucji, by doprowadzić do spokoju w kraju. Gdy Wiktor Janukowycz mówił te słowa po pierwszych zamieszkach w Kijowie, nikt nie przypuszczał, że do porządku doprowadzał będzie w krwawy sposób. Nikt nie przypuszczał, że w Kijowie rozlegną się... On upadł i nie wstał. Oni zabili tego człowieka. To były rany postrzałowe. Uciekałem, przewróciłem się, a na mnie padali martwi ludzie. Ludzie tam na mnie leżeli. Metalowe tarcze zabrane Berkutowi miały osłaniać tych, którzy zbierali rannych, ale okazały się za cienkie. Kule łatwo je przebijały. Bardzo wielu jest rannych, ciągle kogoś przynoszą i niestety przynoszą też trupy. Głównie są to ostrzały głowy. Dziś na ulicy Instytuckiej panuje cisza. Cisza na ulicy w samym centrum miasta. Tu się czas zatrzymał.
Zginęli ludzie. Oten miał 19 lat. Młodzi chłopcy. Tyle dni już minęło, miesięcy. Tego nie można zapomnieć. Małkoż moja, przechodzi instytucką, choćby nie wiem, jak się śpieszył, to zwalnia i przygląda się rzędowi fotografii ustawionych na murku wzdłuż chodnika. No, zaraz tam kilka liki, bez nich. A ilu jeszcze kalekami zostało? Bez rąk, bez nóg. Nie można sobie wyobrazić, ile to nieszczęścia. Żałko ludzi. Żal ludzi. Żałko ludzi. Same znają te boli. Żal tylko naszej Ukrainy, bo to się jeszcze przecież nie skończyło. Siemone zakięcie. Wszystko to, co jest w tym materiale, zostało przeze mnie zarejestrowane własnoręcznie i, no i w ten sposób przedstawione. Część oczywiście tutaj musiałem ja, ponieważ był rok po tych wydarzeniach, przypomnieć to, co działo się rok wcześniej, czyli jak Państwo zauważyli, mamy pierwszą sekwencję, która przywołuje wydarzenia te sprzed roku, a te najgorętsze wtedy, kiedy ginęli ludzie. No i potem przełamuje nam się ten materiał i przechodzimy do dnia dzisiejszego. Zatrzymujemy się na tej instytuckiej, która jest taka, jaka jest ona dzisiaj. Efekty dźwiękowe, rozmowy z ludźmi, nagrania powodują, że w pierwszej części mamy jeden obraz tej ulicy, wtedy, kiedy rozgrywały się tam wydarzenia dramatyczne, kiedy Berkut strzelał do ludzi, kiedy padały strzały, kiedy ja byłem wręcz zadziwiony, jak potem odsłuchiwałem te materiały po nagraniu, bo ja mieszkałem w hotelu Ukraina i to właściwie działo się pod naszymi oknami. Ja wręcz mówiłem, że było to okrutne, moim kolegom w Warszawie mówiłem, że to okrutne, co zrobił Janukowycz, ponieważ on urządził tę strzelaninę wręcz pod oknami hotelu, w którym mieszkali wszyscy dziennikarze, którzy wtedy przyjechali. Właściwie zrobił nam przedstawienie pod oknami, jak rozprawiać się z ludźmi. To było strasznie, to było okrutne. Większość myśmy nawet nie musieli wychodzić z tego hotelu, dlatego że wystarczyło, koledzy z telewizji, wystarczyło, że otworzyli okno w tym hotelu i mogli filmować to wszystko tak, jak się działo, a wystarczyło, że zszedłem na dół i mój mikrofon rejestrował te wszystkie sceny. I w pierwszej części tego materiału mamy jeden obraz tej ulicy Instytuckiej wtedy, kiedy rozgrywały się te dramatyczne wydarzenia, kiedy padały strzały, kiedy ludzie rozemocjonowani uciekali przed tymi strzałami, kiedy opowiadali o tym, co się tam działo. I w pewnym momencie w tym materiale, jak Państwo zauważyli, zatrzymujemy tę retrospekcję. Musieliśmy przypomnieć słuchaczowi, z jakiej okazji my tam jesteśmy. Rocznica wydarzeń, ale co się działo? Pokazaliśmy ten archiwalny obraz, a teraz jesteśmy dzisiaj na tej instytuckiej.
Ja nie pierwszy raz byłem w Kijowie. Byłem w Kijowie już jeszcze przed Majdanem. Byłem w Kijowie i w latach 90. I ja pamiętam tę ulicę. Tam po prostu swojego czasu była to normalna, ruchliwa ulica. Natomiast w tej chwili jest ona zamknięta i jest tam w samym centrum, tak jak pada w tym materiale, w samym centrum miasta jest ulica, na której jest absolutna cisza. Nie jeżdżą samochody, nikt się nie śpieszy, nie ma takiego ulicznego gwaru. To jest przeciwne, ponieważ no, za chwilę jest Kryszczacik, za chwilę jest jakieś tam centrum handlowe, a tutaj nie wiem jakim cudem dźwiękowo to brzmi właśnie w ten sposób, jak mają Państwo w tym momencie. W centrum miasta, ulica. Dziś na ulicy Instytuckiej panuje cisza. Cisza na ulicy w samym centrum miasta. Tu się czas zatrzymał. Jak Państwo widzą, nagle zmienia nam się też dla słuchacza obraz. On najpierw dostał obraz dramatycznej walki, a teraz dostał spokojną ulicę. I jeśli oczywiście zrobimy to dobrze, to spowodujemy taki efekt. Teraz już ja wiem, że to są delikatne rzeczy, ale taka nasza robota jest, że czasem musimy posługiwać się ludzkimi emocjami, żeby wydarzenie przedstawić jak najlepiej, żeby słuchacz też poczuł to, co się tam dzieje i jakie emocje związane są z tym miejscem. Więc troszkę posługujemy się różnego rodzaju technikami, żeby te emocje również w naszym słuchaczu wywołać. Tutaj udaje się wywołać emocje w ten sposób, że do tego momentu mamy gorąco, padają strzały, to jest ten klocek na naszej liście. Jeśli posłuchamy, to proszę, to jest ten efekt. I on potem cichnie i przechodzimy w ten efekt. To jest cicha ulica w mieście. Dziś na ulicy Instytuckiej pan... To jest efekt grający. Jeśli dojdą do tego takie słowa jak te, które mamy tutaj. To już nam to sygnalizuje, że jest sytuacja taka. Tu się czas zatrzymał. Ja muszę niestety polskiemu słuchaczowi to przetłumaczyć na język polski. Państwo wiedzą i rozumieją. Do tego jeszcze, do tego efektu, do tego słowa, żeby jeszcze bardziej troszkę podbić emocje. Mój słuchacz, proszę pamiętać, nie jest aż tak emocjonalnie związany z tymi wydarzeniami, które miały miejsce na Majdanie. Myśmy oczywiście patrzyli na to z przejęciem, ale to nie dotyczyło nas bezpośrednio. W związku z czym ja, żeby przekazać te emocje, które związane są z tym miejscem, no muszę użyć jeszcze czegoś, co spowoduje, że ten słuchacz jeszcze bardziej poczuje atmosferę. No i wtedy sięgamy po muzykę. To jest ten klocek na dole. I w tym momencie osiągamy zmianę kompletnie nastroju, z takiego nastroju walki wprowadzamy w nastrój zdecydowanie wolniejszy. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, jest zupełnie inne tempo montażu tego wszystkiego, co się dzieje. W tej pierwszej części, gdzie jest walka, gdzie rzeczy dzieją się szybko, ludzie są montowani prawie jeden przy drugim. On upadł i nie wstał. Jeden, oni zabili tego człowieka. To były rany postrzałowe. Rząd uciekał. Trzeci. Zwróciłem się, a na mnie badali martwi ludzie. Ludzie tam na mnie wierzali. Pedalowe tarcze zabrane Berkutowi. Tutaj montaż jest dosyć szybki, no bo wydarzenia podczas takiej walki też toczą się szybko. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy tutaj,
Ten montaż nam zwalnia. Dziś na ulicy Instytuckiej panuje cisza. Wprowadzamy cisza tekstem. Na ulicy w samym centrum miasta. Время остановило. Jest jeden się czas zatrzymał. Wchodzi muzyka. Praktycznie nic się nie dzieje, prawda? Zginęli ludzie. O, ten miał 19 lat. Młodzi chłopcy. Tyle dni już minęło miesięcy, gdzie tego nie można zapomnieć. Nie spotyka się ludzi, którzy biegną. Tam ludzie idą spokojnie, zastanawiają się. Każdy, kto przechodzi Instytucką, choćby nie wiem, jak się śpieszył, to zwalnia i przygląda się rzędowi fotografii ustawionych na murku wzdłuż chodnika. No, zaraz tam kilka liki bez nich. A ilu jeszcze kalekami zostało? Bez rąk, bez nóg. Nie można sobie wyobrazić, ile to nieszczęścia. Żałko ludzi. Żal ludzi. Żałko ludzi. I tam mieliśmy w ciągu 15 sekund 3 osoby, albo 10 sekund. A tu mamy w ciągu 45 sekund 3 osoby, czyli ważne jest także tempo tego montażu. To jest taki dźwięk, o którym który ja bardzo, to jest akurat materiał, który ja bardzo lubię. Ja go robiłem z dużym przejęciem, tym bardziej, że tak jak Państwu mówiłem, ja większość tych rzeczy zarejestrowałem, to znaczy większość, wszystkie materiały, wszystkie rozmowy, łącznie z tymi nagranymi podczas strzelaniny, nagrałem własnoręcznie i kosztowało mnie to sporo emocji również, dlatego że bieganie z mikrofonem wtedy, kiedy strzelają, nie jest pracą najlżejszą i to nie tak, że my jesteśmy takim zimnym statywem, bo rozmawiamy z ludźmi, którzy uciekali przed strzałami. To wbrew pozorom ja mam obowiązek tego zarejestrować, muszę trzymać w ręku mikrofon, rękami nie może zadrżeć, ale ja też jestem człowiekiem. Ja też widziałem potem tych zastrzelonych ludzi, których znoszono do hotelu Ukraina, w którym ja mieszkałem. Tam na dole w tym hotelu urządzono taką polową kostnicę. Ja to widziałem na własne oczy i to także gdzieś tam w naszych głowach się odkłada. Inny materiał, też z obrazu, też ukraiński. Tutaj już nie do końca wszystkie materiały są moje własne, niektóre są agencyjne. A to jest materiał, który został przygotowany jako wstęp do audycji, w której opowiadaliśmy o rocznicy aneksji Krymu. I to posłuchajmy, to potem będzie. Pójdzie? Długim, ciężkim i mozolnym. Jeszcze raz. Ja mam jeszcze taką prośbę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania na bieżąco, to ja bardzo chętnie od razu odpowiem, bo ja tak gadam, ale może jakby coś trzeba było rozjaśnić, to czy coś dotłumaczyć, to ja bardzo proszę o sygnał i będę odpowiadał. Po długim, ciężkim i mozolnym dryfowaniu Krym wraca do macierzy. Radnuju gałęź! Mówił 2 lata temu Władimir Putin, oznajmiając aneksję Półwyspu. Dokładnie 2 lata temu odbyło się referendum, w którym, jak twierdzą Rosjanie, ponad 95% mieszkańców Krymu opowiedziało się za przyłączeniem go do Rosji. Czy Krym ma szansę kiedykolwiek wrócić do Ukrainy? Czy zawsze będzie już tam? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. When strangers are coming, they come.
obcy przychodzą, gdy przychodzą do twojego domu, gdy zabijają wszystkich, gdy mówią, że to nie ich wina. To słowa piosenki, którą w tym roku na konkursie Eurowizji zaśpiewa tatarska piosenkarka, reprezentując Ukrainę. Piosenka opowiada historię o deportacji krymskich Tatarów w 1944 roku. Życia mojej babusi. W tej piosence chcę opowiedzieć o losie mojej babci i prababci, który w 1944 roku zmienił się na zawsze. Tak jak los tysięcy Tatarów. Nie dane im było wrócić nigdy na ojczystą ziemię. Dane to było dopiero ich wnukom i prawnukom. Ale niestety 2 lata temu znów wszystko im odebrano. Ale chcę w piosence dać jednak nadzieję. Daję nadzieję. Ale chyba już tylko tak Ukraina może upominać się o Krym. Choć świat cały czas aneksji nie uznał, to jednak rzeczywistość jest taka, że Krym jest rosyjski. 2 lata temu Krymczanie jasno powiedzieli, gdzie jest ich ojczyzna. W rocznicę przypomina, powtarzając słowa Putina, gubernator Sewastopola. I 2 lata temu Krym wrócił do macierzy. 11 marca prorosyjscy separatyści, łamiąc ukraińską konstytucję, uchwalili niepodległość Republiki Krymu, a 16 marca przeprowadzili referendum, w którym ponad 95% głosujących miało opowiedzieć się za włączeniem w skład Federacji Rosyjskiej. 2 lata od tamtych wydarzeń Krym nadal jest odizolowany od świata i boryka się z poważnymi kłopotami gospodarczymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz tak, można było tę historię opowiedzieć siadając przed mikrofonem i czytając fakty, prawda? Dnia tego i tego na Krymie pojawiły się zielone ludziki, dnia tego i tego miały takie miejsce, takie i takie wydarzenia, dnia tego i tego odbyło się referendum, dnia tego i tego odbyły się manifestacje, dnia tego i tego po roku Władimir Putin był tam dnia tego i tego, podpisano porozumienie, umowę i tak dalej. No można było, tylko ja sobie pomyślałem, że to jest taka opowieść prosta i nie za bardzo zajmująca słuchacza. On to mniej więcej wie, jak to wszystko wyglądało, natomiast żeby pokazać, jak to w tej chwili wygląda i jak wygląda pamięć i gdzieś tam te krymskie, ukraińskie odwołania, pomyślałem sobie, że dobrze jest, troszkę miałem też szczęście, bo ta audycja miała miejsce, to był początek audycji, która była w marcu, czyli jeszcze przed konkursem Eurowizji. Nikt nie wiedział, że ta piosenka wygra Eurowizję. Miałem to szczęście, że pojawiła się ta piosenka, że ona mi pomogła w opowiedzeniu tej historii. A jakie znaczenie ma Krym, czym jest Krym, i dlaczego to wszystko wygląda w taki sposób, w jaki wygląda. Myślę, że no oczywiście po tym wstępie, to był jakby początek audycji, po tym wstępie była rozmowa z analitykiem, który już opowiadał dokładnie o następstwach i o sytuacji na Krymie i politycznej sytuacji z tym związanej, aktualnej wtedy w marcu tego roku. Czyli tutaj jakby posłużyliśmy się takim trochę techniką reportażu artystycznego do przedstawienia wstępu do już zasadniczej rozmowy na temat tego, co dzieje się na Krymie 2 lata po jego aneksji, na ile ten Krym ma znaczenie dla Ukrainy, na ile świat zapomniał o tym, co wydarzyło się na Krymie. I to był właśnie taki początek audycji o Krymie. No, to tak mniej więcej wygląda. Teraz zmienimy troszkę rejon świata, bo pamiętają Państwo, mówiłem o tym, że korzystamy z 2 kanałów. No właśnie nie wiem, jak to nam tutaj teraz zafunkcjonuje, bo był jakiś problem, ale mam nadzieję, że nam to zafunkcjonuje. Ponieważ chciałem Państwu pokazać taką sytuację, w której wykorzystujemy ten dźwięk. Czy tutaj też się muszę odwołać? Do czego innego? Już za chwilkę będzie.
odwołujemy się do owych dwóch kanałów i wykorzystujemy technikę radiową. To wszystko, ja Państwu tak opowiadam, że oczywiście można zrobić to tak, że potrzebujemy efektu i dźwięku, i muzyki, i słowa, i tak dalej, tylko że to wszystko też zależy w dużym stopniu od naszej wyobraźni i tego, co sobie wymyślimy, bo tak na dobrą sprawę wszystko, co chcemy przedstawić, to najpierw powinno się pojawić w naszej głowie, a potem dopiero powinniśmy to nagrywać, układać i robić w tym. I'm so proud. Jestem bardzo dumny z nominacji na kandydata w wyborach na prezydenta USA. Mam nadzieję, że przyszłość dla Amerykanów. Donald Trump nominację Republikanów, by startować w prezydenckich wyborach, choć z przygodami otrzymał. A co będzie, jak wygra wybory? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Gdy zabrzmiał refren dobrze wszystkim znanej piosenki grupy Queen, na scenie pojawił się on. Good evening. Are you having fun? Dobrze się bawicie? I to był pierwszy skandal, bo użycie piosenki z autorami uzgodnione nie było. No to wyłączmy. Można powiedzieć, to całe, ale nie całe, bo skandali na tej konwencji było więcej. Najpierw bunt w partii. Ostatecznie rebelianci nie przeforsowali swego wniosku. Ich akcja zwróciła jednak uwagę na opór wewnątrz partii republikańskiej wobec kandydatury Donalda Trumpa. Nie czuję się komfortowo z jego kandydaturą po komentarzach na temat kobiet, imigrantów czy paryzjowaniu niepełnosprawnego dziennikarza. Nie jestem do niego przekonany, mówił delegat z Massachusetts John Civolella. Choć Donald Trump nawet wśród delegatów na konwencję ma wielu przeciwników, część z nich przyznaje, że może zmienić zdanie i głosować na miliardera, tym bardziej, że nie chcą, by prezydentem Stanów Zjednoczonych została Hillary Clinton. A później jeszcze skopiowane przemówienie. Proszę posłuchać. Po lewej Mrs. Trump, a po prawej Mrs. Obama. The values that you work hard for what you want in life. That your work is your bond and you do what you say. Nawet bez znajomości angielskiego słychać, że to samo. Ale mimo to Donald Trump nominację dostał, bo duża część Amerykanów w tyle głowy ma myśl. To, co ja Państwu mówiłem o tych dwóch kanałach, a to akurat bardzo dobrze udało się te dwa kanały wykorzystać w tym momencie, kiedy porównywane są, pamiętają Państwo tę aferę z skopiowanym przemówieniem Michelle Obamy przez małżonkę Donalda Trumpa podczas którejś partyjnej konwencji. Ona pierwszy raz miała wystąpić jako przyszła pierwsza dama, no i nagle się okazało, szybko amerykańscy dziennikarze wychwycili, że ma ona przemówienie skopiowane z wcześniejszego przemówienia Michelle Obamy. Wręcz mówi tymi samymi słowami. No i jak ja wziąłem nagrania obydwu tych przemówień, no to się nawet okazało, co daje się tu zauważyć, że wręcz słowa są wypowiadane w ten sam sposób. Znaczy, był ten sam trener, który przygotowywał panią Trump do tego wystąpienia i wskazał jej te same miejsca, w których należy położyć akcent. I w momencie, kiedy w telewizji można było pokazać dwie panie i myślę, że telewidzowie nie do końca wychwycili tego niuansu, że wręcz wyrazy były podobnie akcentowane czy wypowiadane, tak w radiu to była właśnie nasza przewaga, że mogliśmy to porównać, jedną dając w jednym kanale, drugą w drugim. Przez to, że w dwóch kanałach ten efekt był czytelny, czyli jedna była słyszalna dobrze i druga, jednocześnie dawało to nam możliwość porównania tego, że mówią one niemalże to samo. Także tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj akurat udało się wykorzystać przewagę radia, ponieważ w telewizji, tak jak Państwu mówię, pokazywano je obie i pokazywano tłumaczenie tego przemówienia. Natomiast telewizja jest takim
środkiem przekazu, gdzie ludzie więcej uwagi zwracają na obraz. W związku z czym nie do końca słuchają, co się do nich mówi, a bardziej patrzą na to, jak co wygląda. W związku z czym bardziej, myślę, dowiedzieli się o tym, że one mówiły to samo, bo im telewizor o tym powiedział, że mówiły to samo, niż że rzeczywiście usłyszeli, że one mówiły to samo. Radio natomiast mogło dać przykład na to, że one mówiły to samo, pokazując dokładnie ten dźwięk w dźwięk, słowo w słowo i porównując tak, żeby to można było zobaczyć. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że oczywiście to wszystkie te elementy i te cegiełki, które tutaj mamy, można pozrzucać. Ta lista montażowa, ten program komputerowy daje nam możliwość tutaj układania, nakładania na siebie iluś tam elementów dźwiękowych. Bo tu akurat mamy cztery takie ścieżki, ale ten program można tak zrobić, że on będzie miał i 16, i 25, i 30 ścieżek. Tylko nie o to, nie jest sztuką wykorzystać wszystkie te ścieżki po to, żeby pokazać słuchaczowi to, o czym opowiadamy, tylko aby wykorzystać te ścieżki w sposób odpowiedni. Ja na przykład bardzo często właśnie stosuję taką zasadę, że otwieram sobie tę listę montażową, ten program i daję sobie do wykorzystania tylko te cztery ścieżki. Żeby mnie nie prowokowało, żeby nie nawsadzać tych efektów nie wiadomo ile, bo to wtedy robi się rzecz, która jest nie do przyjęcia dla słuchacza, jest tego za dużo. Ja, jak zaczynałem pracę w radiu, byłem speakerem i poszedłem kiedyś do studia, świeżo przeszkolony przez taką szkołę Polskiego Radia, żeby czytać różnego rodzaju teksty w audycjach, żeby pracować przed mikrofonem. I przyszedłem do tego studia i miałem czytać jakieś teksty razem z takim już speakerem, który miał już olbrzymi staż, pracował prawie że od końca, prawie że od wojny w Polskim Radiu. No ja usiadłem jako taki młody człowiek, 20-letni, przed tym mikrofonem. Zacząłem czytać najpiękniej, jak tylko umiałem. Najpiękniej, proszę mi wierzyć, no starałem się niesamowicie. I on tak siedział naprzeciwko mnie przy drugim mikrofonie, tak podparł się. Ja skończyłem czytać najpiękniej, jak tylko potrafiłem. I on popatrzył mi tak głęboko w oczy i mówi: młody człowieku, to dobrze, że ty masz tyle kolorów, że potrafisz tak pięknie, ale z tych wszystkich kolorów, które prezentujesz, za każdym razem wybieraj tylko dwa. Te, które są ci najbardziej potrzebne. I to mniej więcej ta zasada, żeby wybierać tylko dwa, te, które są najbardziej potrzebne, jest bardzo ważna także właśnie w takim montażu, kiedy ten komputer daje nam możliwość nie wiadomo jakiego miksu tych dźwięków i komponowania tych dźwięków, Bóg wie jakich, a my musimy pamiętać, że powinniśmy wykorzystać dwa, trzy, te, które są nam najbardziej potrzebne, żeby stworzyć ten obraz, a nie wkładać w to wszystko, co się da, dlatego że wtedy uzyskamy nie obraz, a jakiś gryzmą. Po prostu takie nie wiadomo co. Nikt tego nie zobaczy, to co chcieliśmy pokazać. Jeśli wybierzemy dwa, trzy najważniejsze, no to pokażemy to, co najważniejsze. A o to też w obrazie chodzi, żeby oprócz całego tła, które jest wokół tego, co najważniejsze, to najważniejsze jednak było na pierwszym planie, żeby nam nie zginęło. Tym samym, takimi samymi zasadami rządzą się również materiały dźwiękowe. Ja cały czas pokazuję Państwu materiały dźwiękowe krótkie, ponieważ chcę Państwa przekonać tym naszym dzisiejszym spotkaniem, że skomplikowane formy dźwiękowe
To nie jest tylko rzecz, która dozwolona jest w dużych formach radiowych, w reportażach artystycznych, które startują w wielkich międzynarodowych konkursach, ale dźwięki i wszelkie techniki radiowe są również do wykorzystywania w takiej bieżącej pracy radiowej, takiej codziennej, takiej przy okazji cogodzinnego dziennika radiowego, przy okazji magazynu informacyjnego. Tam także można korzystać z różnego rodzaju form radiowych, tak żeby ten program radiowy, ta audycja była po prostu atrakcyjna, by wykorzystywała wszelkie możliwe środki i tak, aby no, nie była uboga. Teraz zaprezentuję Państwu taki materiał, który przygotowany został podczas mojego, myśmy robili taki cykl audycji z różnych miast w świecie. To się nazywało Trójka przekracza granice. To już nie będzie taki materiał newsowy, to nie będzie taki materiał informacyjny. To był taki cykl programów, gdzie po prostu opowiadaliśmy, co jest ciekawego w danym miejscu. Radio, oprócz tego, że ma swoje zadanie związane z przekazywaniem bieżących informacji, przekazywaniem nowości, puszczaniem muzyki, ma też ludziom opowiadać ciekawe historie. Niekoniecznie dramatyczne, niekoniecznie emocjonujące, ciekawe. Czasem jest to o wiele większe wyzwanie dla dziennikarza opowiedzieć o czymś, co jest nie wojną, nie potyczką, nie konfliktem, a trzeba to zrobić ciekawie. I to, mam nadzieję, udawało nam się właśnie podczas tych materiałów. O tak. W niebo startuje latawiec. Są ojczyzną latawców. Latawce to pierwsze na świecie latające przedmioty cięższe od powietrza. Podobno wymyślono je w 500 roku przed naszą erą, ale tak naprawdę kiedy, nikt tego nie wie. Chińczycy jedno wiedzą na pewno, że wymyślono je w Chinach. A to sklep z latawcami. Prowadzi go Lubin. Wszystkie, które oferuje, wykonał własnoręcznie. Ha, właściwie już nie liczę, ile ich tu mam. Są i małe, i duże, i papierowe, i z plastiku, i z materiału. Cały czas robię nowe i cały czas coś sprzedaję, zatem nie wiem, ile ich mam i nie wiem, ile ich już w życiu zrobiłem. Gdy przemierza się Pekin, co krok zwracają one uwagę, bowiem właściwie wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo i prawie natychmiast można jakiś ujrzeć. Tu mam najbardziej ulubione. Chodź za mną. O tu, tu. To są trzy latawce. Pierwszy nazywa się Tao. Tao znaczy latawiec. On jest w kształcie ptaka, sępa. Do niego są jeszcze dwa. W sumie tworzą rodzinę. Tak trochę jak moja rodzina. Ojciec, matka i syn. One są podobne do siebie, ale wyraźnie widzisz, który jest który. Latawców ważny jest kształt i oczywiście ozdoby. Konstrukcję wykonuje się z bambusowych listewek, resztę na przykład z pergaminu. Na nim malujesz wzór, jaki ci się podoba. Może być ptak, może być motyl, a może być i smok. Można je puszczać bardzo wysoko. Mam tu linki do latawców, które mają długość od 700 do 900 metrów. A jaki był najtrudniejszy w wykonaniu, pytam? O ten, w kształcie chińskiego wyrazu Lan Li. Z nim było najtrudniej, bo zwróć uwagę, wszystkie latawce są symetryczne, łatwo można je wyważyć. Wyraz nie jest symetryczny, zatem trzeba było zastosować specjalną konstrukcję, by to osiągnąć i by on w ogóle mógł latać. Najbardziej efektowne są latawce, które zaopatrzone w oświetlenie na niebie, w nocy mylą się z gwiazdami. Teraz to nie jest takie trudne, by zrobić taki latawiec. Mamy lampki LED-owe, one są lekkie, a małe bateryjki potrafią zasilać je przez wiele godzin. Kiedyś była to wielka sztuka, bo w latawcu trzeba było umieścić świecę. Zatem trzeba było być ostrożnym, by latawiec nie spłonął, albo by ogień nie zgasł.
Lubin zasiada do robienia kolejnego latawca. Ja po wyjściu z jego magicznego sklepu spoglądam w niebo i oczywiście od razu zauważam unoszony przez wiatr latawiec. Takie radiowe zostały wykorzystane. Powstała opowieść o latawcach, prawda? Nie było konfliktu, nie było awantury, nie było dramatycznych scen. No i trzeba było to w jakiś sposób ciekawy przedstawić, tak żeby słuchacza zainteresować i żeby on miał z tego jakiś pożytek. Teraz zaprezentuję Państwu taki materiał, z którego jestem szczególnie dumny, dlatego że jest to materiał, a Państwo będą wiedzieli, o co chodzi. Rzecz powstała podczas, to był okazją do tego, była rocznica, okrągła rocznica, czy urodziny pewnego aktora. Państwo się za chwilę zorientują, co to był za aktor, a ja jeszcze muszę to Państwu znaleźć. Wiosna była chłodna tego roku, ale śpiewające już ptaki zwiastowały, że niebawem przyjdzie ocieplenie. Sztylnic popatrzył w niebo i zobaczył, że ptaki lecą na wschód. Pomyślał, to ze wschodu przyjdzie ocieplenie. Ale nie mógł dłużej nad tym się zastanawiać, bo właśnie dojechał do kancelarii Rzeszy, gdzie musiał znów stanąć przed wrogiem i nie mógł wypaść z roli Sztylnica. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. 17 marca 1944, godzina 9.17. Sztylnic wszedł do gabinetu Millera. Pomyślał, nie będzie to łatwa rozmowa, bowiem Miller zna jego plany, ale dobrze było. To był film o rosyjskim wywiadowcy. To był film o rosyjskim wywiadowcy, który pracował u Niemców i dużo zrobił dla szczęśliwego zakończenia wojny. Nasz pułkownik Isajew był wysłany do niemieckiego dowództwa z określonymi zadaniami. Dostawał dane. Zdobywał informacje i wysyłał je do Rosji. Był bardzo mądry i przebiegły. Wszystko robił dla ojczyzny. Sztylnic to radziecka wersja naszego kapitana Klossa, jak zapewne Państwo zauważyli. Miał on nawet swojego Brunera. Tylko tu nazywał się on Miller. No, Miller to taki był jego nie najlepszy przyjaciel. No tak. Materiał do przemyślenia. 17 dni wiosny, film, który powstał w 1973 roku. Serial popularny do dziś. Pytanie, czemu Rosjanie oglądają go jak my, kapitana Klossa czy czterech pancernych? I jeszcze jedno pytanie. Czy są w swoich serialowych pasjach podobni do nas? 17 dni wiosny to film, który stał się klasyką. Ten film powinien znać każdy. Должен знать каждый. Ну, раз пять не меньше. Я видел его 5 razy, а может więcej. Если не больше. Вот недавно смотрели, кстати. О, dopiero co oglądałem go w telewizji. Włączyłem, a tam Sztylnica pokazują. To się zatrzymałem i patrzyłem. Когда включил, увидел, я... Ну, его каждый год... Jego bez przerwy pokazują w telewizji. Телевидением. Film był tak przekonujący, że po jego pierwszej emisji Leonid Breżniew uwierzył, że przedstawiona historia jest prawdziwa i kazał znaleźć bohaterskiego razwiedczyka i obsypać go medalami. Pierwszemu sekretarzowi delikatnie wytłumaczono, że bohater jest fikcyjny, a medalami obsypano Wiaczesława Tichonowa, odtwórcę głównej roli. Zakt osobowy. Tichonow. Wiaczesław Wasiliewicz. Aktor. Obchodzone są właśnie hucznie jego 80. urodziny. Zagrał w wielu radzieckich i rosyjskich filmach, w tym dwóch nagrodzonych Oscarami. Największą jednak popularność przyniosła mu rola Sztylnica w serialu 17 dni wiosny. No, kochały się w nim wszystkie kobiety. Wspaniały mężczyzna, wywiadowca, no Sztylnic. Żeńszynom da.
Tak, podobał się kobietom. Za taką swoją surowość i charyzmę. Sumitny aktor. Bardzo przystojny. Taki arystokratyczny. Arystokratyczny. Zawsze mi się podobał jako aktor. W innych filmach też. No wspaniały artysta. Artyst wielikanietny na mój wzgląd. Rosjanie oglądają swojego Sztyrlica. My oglądamy swojego kapitana Hansa Klossa. Ale oni chyba są lepsi, bo pamiętają, jakie było prawdziwe nazwisko filmowego szpiega Sztyrlica. Konieczny SF, polkownik SF. Materiał do przemyślenia. Jakie było prawdziwe nazwisko agenta Hansa Klossa? To był materiał do porannego programu radiowego. A, no więc nie mógł być tak całkiem poważny. A, tylko trzeba było trochę no, się powygłupiać. Więc ja postanowiłem się właśnie w ten sposób powygłupiać. A, sięgając po no, te wszystkie pomysły, które były wykorzystane w tym serialu. Dlatego, że tam też był materiał do przemyślenia. A, też były akta osobowe, a ta maszyna stukała do pisania, która tutaj jest w dźwięku zaznaczona, jak były jakieś rzeczy pilne do zrobienia, to w tym serialu tykał zegar w tle i pojawiały się tam jakieś napisy, więc wykorzystując całą tę narrację i atmosferę tego serialu, ja postanowiłem opowiedzieć właśnie historię tego filmu mojemu słuchaczowi. Musiałem mu pewne rzeczy przypomnieć i pewne rzeczy porównać, dlatego że to prawda, że 17 mgnień wiosny było również nadawane w Polsce przez telewizję, no ale było to dosyć dawno i większość moich słuchaczy mogło tego nie pamiętać na tyle dobrze, żeby nie trzeba było im pewnych rzeczy dokładnie przypominać. Zresztą myślę, że każdemu słuchaczowi jest dobrze czasem pewne podstawowe rzeczy przypomnieć, bo to no jakby jest podstawa tego, że on potem odczyta nasze zamiary w materiale, które gdzieś tam się znajdują. To ja, żeby zrobić ten materiał, musiałem obejrzeć ileś odcinków Sztyrlica. Specjalnie, ja wtedy pracowałem w Moskwie, specjalnie pojechałem na Garbuszkę, to była taka giełda elektroniczna w Moskwie, gdzie można było kupić wszelkie dyski ze wszelkimi filmami, muzyką. Rosjanie mówili, że jak nie ma czegoś na Garbuszce, to znaczy, że tego w ogóle nie ma. No i kupiłem dysk ze wszystkimi odcinkami 17 mgnień wiosny i obejrzałem je, żeby po prostu przypomnieć sobie, jak realizowana, wiedziałem, pamiętałem, że coś, że ta narracja była jakaś specyficzna, że tam posługiwano się jakimiś specyficznymi takimi sztuczkami. No, ale ja sobie musiałem to przypomnieć, w związku z czym obejrzałem wszystkie te odcinki 17 mgnień wiosny, żeby sobie przypomnieć, jak to wszystko było. Troszkę poprasowałem, troszkę tutaj poprawiłem pierwowzór, który był użyty w tym filmie, dlatego że no, tam było to zdecydowanie wolniej. Zdecydowanie tak nudniej opowiadane. Ja chciałem, żeby to było troszkę bardziej atrakcyjne, plus do tego, żeby tak zahaczać o tę pamięć. Nie wiem, w Rosji, w Ukrainie, w Polsce też jest cały cykl dowcipów o Sztyrlicu. Państwo to na pewno wiecie, Państwo te dowcipy znacie, w związku z czym, żeby utrzymać się w tej, po pierwsze w atmosferze filmu, a po drugie właśnie w atmosferze tych wszystkich dowcipów o Sztyrlicu, no, trzeba było to troszkę, lekko trzeba było to przerobić, żeby to w głowie u słuchacza się wszystko poskładało. No i żeby on sobie przypomniał, jak ten Tichonow tam śledził te faszystowskie sekrety na tyłach Kancelarii Rzeszy pod koniec już II wojny światowej, bo to tak wtedy się odbywało, jak to działał ten agent. No dobrze, to ja już Państwu naopowiadałem, ale odpowiem też na wszystkie pytania, jakie Państwo mają. Jeśli chcą Państwo się czegoś dowiedzieć, to ja bardzo chętnie coś opowiem. Tak, słucham. A na ruską można
Можно на русском, можно на украинском. А скажите, пожалуйста, вы сначала пишете текст к своим программам, а потом придумываете примерно, где можно вставить будет звуки, музыку, или наоборот, сначала вы собираете все вместе, а потом уже пишете какой-то текст? Знаете, это я по-польски могу по-польски, да? Хорошо. Могу по-русски, но мне лучше будет по-польски. To bywa różnie z tym. Z tym bywa różnie, dlatego że czasem jest tak, że przygotowuje się do audycji na dany temat. Jest jakieś wydarzenie. No i chcę to opowiedzieć i zaczynam zbierać materiały do tego wydarzenia. Na przykład przeglądam agencję. Patrzę, co tam mamy w tych agencjach, jakie są materiały dźwiękowe z tych agencji. Albo jeśli gdzieś wyjechałem, no to chodzę, nagrywam rozmowy. Czasem tak nagrywam bez jakiegoś pomysłu. A czasem coś zarejestruje mój mikrofon, że nagle gdzieś tam w trakcie tej dokumentacji jest taki pstryk i pojawia się pomysł na to wszystko, co tu się dzieje. Na przykład w tym przypadku, który mieliśmy tutaj 4 lipca, wiedziałem, że chcę opowiedzieć o święcie narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i przychodziły różnego rodzaju informacje i materiały, no, że fajerwerki, że parady, że jak to Amerykanie działają. Tak z tego miksu gdzieś tam w pewnym momencie poukładało mi się w głowie po prostu, że zaczniemy właśnie od tego, że pokażemy najpierw te elementy, że wyjaśnimy naszym słuchaczom, jak to się odbywa od podstaw. Czyli zaczynamy tak. Witam. Czyli zaczynamy od... Amerykanom tego, jak... Momencik. Już znajdę. Co potrzebne. 4 lipca do świętowania potrzebny jest tak. Więc tak, poskładało mi się. Miałem informację, że po pierwsze chodzą na grilla, po drugie odpalają fajerwerki, po trzecie... Jak znam Amerykanów, to są te parady i gra ta taka muzyka. Więc jakby elementy takie radiowe się pozbierały, prawda? Gdzieś ten miks tam sobie krążył w mojej głowie przez chwilę. A potem doszedłem do wniosku, że od tego trzeba zacząć. Trzeba zacząć od podstaw, żeby powiedzieć słuchaczowi, że Amerykanie ten dzień świętują tak. Robią grilla, puszczają fajerwerki, grają muzykę, idą na parady. A potem dopiero dorabiają do tego ideologię. No i powstał wtedy ten tekst. Więc to ciężko jest powiedzieć, czy ja najpierw sobie piszę tekst i potem układam do tego materiały, bo to raczej rodzi się tak jednocześnie. Gdzieś tam czasem pojawia się jakiś efekt dźwiękowy. Czasem tak jak na przykład w tym materiale o wyborach amerykańskich pojawia się na przykład tu na początku, pamiętają Państwo, rzecz się zaczęła od piosenki grupy Queen. Co było aferą tej konwencji, ponieważ zespół Queen nie zgodził się na wykorzystanie polityczne swojej piosenki. I to też jakby gdzieś tam ta informacja posłużyła mi do tego, że zaczynamy od tej piosenki, a jednocześnie też na zbudowanie atmosfery, do zbudowania atmosfery. Gdzieś wpadłem na pomysł zbudowania tej atmosfery, bo znalazłem przy okazji przeszukiwania różnych stron związanych z wyborami amerykańskimi i z Donaldem Trumpem, znalazłem tę o nim piosenkę, którą ktoś nagrał. To znaczy, ona jest nagrana przez sztab.
No i ta piosenka też dużo mówi. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. Ten początek i wstęp do audycji kończy się treścią tej piosenki. Ona się układa poniekąd. Ta piosenka układa się w ten tekst, który ja napisałem. Ponieważ całość kończy się w sposób następujący, gdzie ja mówię... O, Donald Trump nominację dostał, bo duża część Amerykanów w tyle głowy ma myśl... Duża część Amerykanów w tyle głowy ma myśl i to zdanie dokończyła mi już piosenka. Więc to wszystko gdzieś tam odbywa się jednocześnie. W momencie, kiedy pojawiają się te dźwięki, gdzieś tam w głowie układa się... Bo ten tekst, który ostatecznie, ten materiał, który nam się układa w jakąś tam całość, to jest taki, gdyby to przepisać, to jest taki i podzielić, to często jest to taki tekst, który jakby to zapisać, to można to napisać. To jest tekst złożony ze słów tekstu napisanego plus tekstów wypowiadanych przez rozmówców czy przez ludzi. Plus do tego jeszcze ten tekst składa się na przykład z fragmentu treści piosenki. I to się wszystko składa na przykład w jedno zdanie. Tak bywa bardzo często w tych materiałach, że zdanie zaczyna człowiek mówiący ze studia, jest przecinek w tym zdaniu, dalszą część zdania dopowiada człowiek nagrany przeze mnie czy pozyskany z agencji, jest przecinek w tym zdaniu, dalej dopowiadam ja ze studia, jest kropka. Zaczynamy następne zdanie, na przykład od frazy z piosenki, bo ta treść nam się układa dalej przy pomocy właśnie frazy z piosenki, czy tekstu z piosenki, czy tekstu z muzyki, czy ta muzyka nam ma spowodować jakąś pauzę, która tam w tym materiale w rocznicę wydarzeń na Majdanie. Zauważyli Państwo, wchodzimy w tę część drugą, gdzie jest efekt ulicy. Kobieta mówiąca, że czas się zatrzymał i wchodzi piosenka, która jest dopełnieniem. Efekt mówi nam, że jest cisza. Kobieta mówi, że jakby to spisywać. Na ulicy Instytuckiej jest cisza. Przecinek. Kobieta mówi, tu czas się zatrzymał. Przecinek. Muzyka nam dopowiada resztę. Kropka. I potem wychodzimy w dalsze zdania. Czyli to wszystko jakby najpierw jest taki miks w głowie. To, co Państwu pokazywałem na początku naszego spotkania, że to wszystko można podrzucać i to mniej więcej tak wygląda na początku mojej pracy, że to gdzieś tam w tej mojej głowie jest podrzucane, a potem dopiero zaczynamy to, te klocki, które tutaj nam pokazuje ta lista montażowa, o, których jest tak strasznie dużo, zaczynamy układać w odpowiedniej kolejności. Tak, żeby układało nam się to właśnie w taki tekst pisany słowem mówionym przeze mnie, słowem mówionym przez ludzi, słowem mówionym przez efekty dźwiękowe, słowem mówionym przez muzykę. Tym wszystkim posługujemy się konstruując tę radiową wypowiedź. To wszystkie te elementy składają się na jeden tekst. No i osiągamy potem taki efekt. A ile to zajmuje czasu, żeby to wszystko skomponować? A to zależy, bo jeśli jest taki dzień, że na przykład ja znajduję coś, co już powoduje, że jest ten pomysł, to czasem bardzo szybko, bo to już właściwie wtedy już jedna rzecz goni drugą. Jak jest już ten pierwszy pomysł, to już wiem, czego szukać dalej, co mi jest potrzebne dalej, jak mi się to poukłada i czasem bywa tak, że godzina jest gotowa.
Bo gdzieś tam człowiek z błyszczącymi oczyma i z olbrzymią uwagą po prostu siedzi, bo chce to już zrobić, żeby zobaczyć, czy to się tak, jak mnie się to w tej głowie wymyśliło, czy to się też tak sprawdzi. Bo też bywa tak, że na początku człowiek sobie coś wymyśli, a potem to nie brzmi. Bo niby miało być tak, 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 tak i tak. Ja to poskładałem tak, tak, tak i tak. A tak, dźwięki są nieplastyczne, w związku z czym nie ma atmosfery. A treść się nie układa, bo nudzi trochę, nie przyciąga ucha. Ten pomysł, no niby dobry, tylko że jak już się go poukładało tam w tych poszczególnych kratkach, to okazuje się, że to nie tak. Nie jest tak ładnie, jak być miało. W związku z czym wtedy no, zaczynamy szukać i wtedy jest długo. Jak się sprawdza? No to tak jak mówię, bywa, że godzina jest już wszystko zrobione. No a bywa, że człowiek chodzi z tym wszystkim dzień, dwa, bo nie wie, jak to wszystko poukładać i szuka sposobu na to, żeby to zrobić jak najefektywniej. Czasem jest tak, że nie ma tego dnia na to, żeby wymyślać. I jak to mówi mój jeden dobry kolega, że tyle potrzebujesz czasu na wykonanie danej pracy, ile go masz. W związku z czym, jeśli masz wpaść na amerykański pomysł, który da ci efektowny materiał na antenie i dzwoni do ciebie telefon i mówią, że potrzebują taki materiał na za półtorej godziny, no to siadasz i robisz to w półtorej godziny. A jak ci powiedzą, zrób nam coś takiego na za trzy dni, to robisz to trzy dni. Чужую музыку или чужие материалы, вы как-то оговариваете источник? Często tak, podajemy źródła, oczywiście, że tak. Czasem nie podajemy, ponieważ wykorzystywane są fragmenty tylko. Natomiast cała strona formalna, czyli związana z tantiemami, z informacją dla stowarzyszeń autorskich, jest przez nas wykonywana. Czyli na przykład, jeśli tutaj w tym materiale ja wykorzystuję piosenkę grupy Queen, tego nie muszę mówić, że to jest grupa Queen mojemu słuchaczowi, bo on to wie. Prawda? Więc nie muszę informować, chociaż ja tu mówię. Gdy zabrzmiał refren dobrze wszystkim znanej piosenki grupy Queen, na scenie pojawił się o... Czyli podane jest, co to jest, prawda? Gdy sposobem, oczywiście nie wprost, to jest piosenka, tylko gdy na scenie zabrzmiał znany utwór grupy Queen. Grupa Queen nam tutaj zaśpiewała. Czyli słuchacz jest poinformowany, co to jest, a strona administracyjna rozgłośni oczywiście rejestruje, że w audycji takiej i takiej wykorzystano tyle i tyle sekund utworu takiego i takiego, kompozytor, słowa i różne inne rzeczy. Jest to zarejestrowane, rozgłośnia z tego tytułu płaci oczywiście konkretne opłaty dla stowarzyszeń autorskich, tak żeby autorzy tekstu i muzyki otrzymywali z tytułu wykorzystania przez nas muzyki ich tantiemy. To zresztą wszystkie rozgłośnie, nawet puszczające piosenki też tak płacą, no bo to są takie formalności, ale w takich formach też to jest. Troszkę inaczej jest na przykład z taką piosenką, która jest... Ale nie cały. Która jest piosenką wyborczą, takim klipem wyborczym, ponieważ jest to reklamówka polityczna. Ona się rządzi trochę innymi prawami niż taka piosenka napisana do, przez grupę Queen, która jest jakby samodzielnym utworem artystycznym. Tu jest piosenka, która jest przeznaczona do wykorzystania w takim kontekście, w kontekście politycznym. W związku z czym ona jakby też zupełnie inaczej wyglądają bardzo często jej prawa autorskie i często jest tak, że ona nie podlega takim opłatom autorskim, jak na przykład piosenka grupy Queen. Mimo że ja sięgam po piosenkę grupy Queen w kontekście politycznym, bo pojawiła się ona na konwencji wyborczej, ale jest to osobny utwór,
nie skomponowany po to, żeby wykorzystywać to na konwencjach wyborczych, a inaczej traktujemy w utwór, który został skomponowany po to, żeby wykorzystywać go do konwencji czy do okazji politycznych. No bo on ma takie przeznaczenie, w związku z czym jakby najczęściej wszelkie prawa związane z taką piosenką o Trumpie są opłacone przez sztab wyborczy Trumpa i ludzie, którzy to zrobili najczęściej, bardzo często jest tak, że się nie podpisują pod tymi piosenkami. W związku z czym też nie ma komu za to zapłacić, ale najczęściej po prostu wszelkie prawa autorskie są wykupione przez sztab i on jakby nie rejestruje tego jako utwór, który podlega opłatom, więc a tutaj strona formalna musi być oczywiście załatwiona w całości, a informacja o tym, z czego korzystam, z jakiej muzyki, tak jak pani słyszy, sposobem została przedstawiona, czyli powiedziane było, co to był za utwór. І якщо ми говоримо це про репортаж, ну така коротенька програма, правда? Друге питання – це репортаж в новинах. І чи є якісь обмеження стосовно виходу діджея в лінійному ефірі, взагалі, як у вас в Польщі? Наприклад, якщо нам кажуть, ваш вихід має бути 30 секунд, ви маєте в нього вкластися. Чи є у вас такі обмеження, чи немає? Jest. Radio rządzi się żelaznymi zasadami, że program radiowy ma taką żelazną zasadę. Nasz program radiowy, ja pracuję w programie trzecim Polskiego Radia. Zresztą wszystkie programy radiowe w Polskim Radiu rządzą się taką zasadą, że co godzina jest dziennik radiowy, wypusk na RCI. Każdą godzinę. W związku z czym nie ma mowy o audycji, która by się nie mieściła w paśmie 55-minutowym. Oczywiście robi się wyjątki na specjalne okazje, kiedy te audycje robi się długie, no ale jakby ten cogodzinny wypusk Nowestiej reguluje nam wszelkie pasma. Ta audycja, do której na przykład przygotowany był ten wstęp o amerykańskich wyborach, to jest audycja, która nazywa się Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To jest audycja, która ma w swoim założeniu, która trwa 15 minut. Ona zaczyna się od takiego wstępu 2-3-minutowego, który państwu prezentowałem. Potem jest rozmowa z zaproszonymi gośćmi do studia, z którymi rozmawia się o danych wydarzeniach, ponieważ ona jest taką analityczną, to jest taki program analityczny dotyczący bieżących wydarzeń międzynarodowych. Czyli tu mamy ograniczenie czasowe. Ten wstęp, tak żeby można było potem z tym, formuła jest taka, że zaczyna się od takiego wstępu z czołówką i z takim materiałem dźwiękowym. Drugą część tej audycji stanowi rozmowa z zaproszonym do studia gościem. I wszystko ma się zamknąć w 15 minutach. No więc wiadomo, że jeśli zapraszam gościa do rozmowy na żywo, no to muszę mu dać szansę na to, żeby mieć szansę, żeby z nim porozmawiać w tym studiu. W związku z czym ten wstęp no nie może być dłuższy niż 3-3,5 minuty. Bo jeśli go zrobię na minut 10, to z gościem będę mógł porozmawiać 5 minut. To każdy poważny gość powie, że no to szkoda mojego czasu, na 5 minut to jedno. To ja do pana doradzę nie przyjdę. Jeśli już rozmawiamy o tym, że możemy na tę naszą rozmowę poświęcić 10 minut, no to już jest czas radiowy poważny. W związku z czym w tej audycji ja się muszę zamknąć ze wszystkim, z materiałem dźwiękowym. Oczywiście czasem te audycje są robione bez gościa. Czyli ten wstęp jakby rozpoczyna nam historię, która potem konstruowana jest jak reportaż radiowy, bo na przykład takie audycje ja robiłem z Majdanu, no bo tam niepotrzebny mi był gość, ponieważ ja miałem wszystkich ludzi, którzy mi byli potrzebni do tych bieżących
wydarzeń, które się działy, miałem w Kijowie. W związku z czym to ja już w tym momencie robiłem coś w rodzaju reportażu radiowego, ubranego w te czołówki programu i w takie identyfikacje programu, żeby było wiadomo, że to jest audycja moja, autorska, ale to już był taki klasyczny reportaż. Więc no, bo oczywiście ograniczenia czasowe są. W momencie, kiedy, bo pytała Pani, czy na przykład jest taka sytuacja, że musimy się zmieścić w 30 sekundach. Bywa tak, bo jak cogodzinne wypuski na Lestie, tam to też wchodzą czasem formy takie dźwiękowe. Kiedy reporter musi opowiedzieć, plus do tego zamieścić jakieś dźwięki, no może nie w 30 sekund, my jesteśmy łaskawi, dajemy mu 45 sekund. Ale to jest wszystko do wykonania. Myśmy takie rzeczy robili. Ja nie mam przygotowanych takich form radiowych, ale jak pracowałem w Moskwie jako korespondent, często przygotowywałem do właśnie dzienników radiowych, które w sumie trwają 5 minut, czyli moja relacja nie może być dłuższa niż 45 sekund, góra minuta i to już przy bardzo wyjątkowych wydarzeniach, ale to wszystko można zrobić. Także oczywiście bywają audycje, kiedy daje nam się tyle, ile nam potrzeba. Ale każdy z nas musi pamiętać, że program radiowy rządzi się swoimi prawami. Jest co godzina dziennik, są poszczególne pasma w audycji, a narracja programu musi się zmieniać i trzeba o tych uwarunkowaniach anteny pamiętać, bo inaczej po prostu nie zmieścimy się w programie. Bo co z tego, że ja zrobię nagle audycję, która będzie miała godzinę 13 minut, jak nie ma jej jak umieścić na antenie, no bo co, wystartujemy tę audycję o godzinie 13.05 i skończymy ją o 14.23, a co dalej? Jak to dalej ma wyglądać ten program? Plus do tego proszę pamiętać, że każda rozgłośnia, każdy program, a by móc nadawać, musi zarabiać, w związku z czym mamy też zakontraktowane bloki reklamowe, które też w określonych miejscach w programie muszą się pojawić, bo inaczej nie będziemy mieli z czego żyć. A w związku z czym oczywiście każdy z nas chciałby, żeby tych ram czasowych nie było, no ale musimy pamiętać o tym, że jednak one są i przygotowując różne rzeczy, musimy pamiętać, że należy to umieścić na antenie, czyli musi się to znaleźć w jakiejś radiowej rzeczywistości, którą przynosi dany program i dana sytuacja. Może w przyszłości będą taki czas, że radio przestanie nadawać tak na antenie, czyli zacznie funkcjonować w formie podcastów i wtedy no to już nie będzie takich ograniczeń antenowych, które wymagają od nas zamknięcia się w określonym czasie. Czy jeszcze pytanie drugie? Jeśli jest, to podnimajcie ręki. Aha. Я бы хотела спитати, який сюжет був для вас найскладнішим у візуалізації образу? Який образ був найскладнішим? To jest tak, że każdy, do którego podchodzę danego dnia i w danym momencie, jest właśnie takim przedsięwzięciem, ponieważ wtedy jakby staram się zrobić coś nowego i nie mam jakby żadnych oporów. Potem z czasem zastanawiam się, czy tu mi się udało osiągnąć różne rzeczy, czy tu mi się nie udało osiągnąć różnych rzeczy. Tak jak mówiłem, na przykład bardzo jestem zadowolony i teraz też z dużą radością po długim czasie, bo ja dawno nie słyszałem tego materiału o Tichonowie, który miał 80. urodziny i o tych 17 mgnieniach wiosny, o tym serialu. Bardzo mi się, to może nieskromne, ale bardzo mi się ten materiał podobał.
Bo no, myślę, że udało się uchwycić po pierwsze atmosferę i jakby zrobić to z pomysłem, tak żeby to było fajne. Natomiast duże emocje związane z materiałem, to ja Państwu jeszcze zaprezentuję ten materiał, ponieważ druga część naszego spotkania ma być poświęcona mojej pracy głównie w Iraku, bo ja najwięcej czasu z takiej wojennej pracy spędziłem w Iraku i ja tam Państwu zaprezentuję taki materiał, który jako przed przyjazdem do Państwa, pamiętałem, że go zrobiłem, posłuchałem i pomyślałem sobie, że to był rzeczywiście materiał, który gdzieś tam wzbudza takie, przechodzą takie ciarki po plecach, ale to ja Pani w drugiej części go zaprezentuję, dobrze? Скажіть, будь ласка, а як саме ви досягаєте балансу між об'єктивністю та художністю? Чи немає якогось перекосу? Чи не страждає об'єктивність через художні образи? No to jest zawsze taka pokusa u człowieka, który posługuje się takimi różnymi artystycznymi źródłami, żeby coś poprawić. Bo na przykład zabrzmi lepiej, bo ten dźwięk można przepuścić przez jakieś tam elektroniczne urządzenie i spowoduje, że on będzie taki surround, taki jak w filmie, taki soczysty, taki ładny. Ale gdzieś tam, oczywiście, że jak zacząłem się bawić tym wszystkim, usiłowałem swojego czasu skończyć studia, które by mnie do tego przygotowały, nie skończyłem. Natomiast 4 lata studiowałem reżyserię dźwięku i tam pokazano różne takie sztuczki, że jak się nagra dźwięk śmigłowca, to jak się go odrobinę zwolni przy pomocy elektronicznego tam urządzenia, to on się zaczyna robić taki plastyczny, taki z basami, taki ładny, tak słychać ten śmigłowiec, jest taki prawdziwy, to taki śmigłowiec brzmi zazwyczaj w filmach różnych wojskowych amerykańskich, że on jest taki, że aż po prostu jak człowiek czuje, że mu nad głową te łopaty przelatują, a prawda jest taka, że to nie jest taki dźwięk, że choćby się człowiek nie wiem jak strasznie napracował, to tak nie brzmi, tylko dopiero jak się to tam puści przez te różne takie urządzenia, to wtedy nabiera takiego brzmienia. Oczywiście czasem się po to sięga przy nawet tych autentycznych nagraniach, bo lepiej jest to troszkę poprawić dla plastyczności dźwięku, niż nadawać dźwięk, który słuchaczowi nic nie mówi, bo on wtedy będzie przez słuchacza traktowany jako szum, jako coś nierozpoznawalnego. Więc jeśli mogę troszkę tam poprawić, czy troszkę pomóc temu dźwiękowi, to sięgam po to. No ale oczywiście trzeba się strasznie hamować i trzeba strasznie uważać, żeby nie zacząć tego wszystkiego robić właśnie tak, jak w hollywoodzkim filmie, żeby to nie nabrało takiego wymiaru sztuczności, żeby to nie był ten dźwięk taki plastikowy, jak z hollywoodzkiego filmu, bo to będzie piękne i to będzie pięknie brzmiało, tylko że stracimy coś. Stracimy wtedy autentyczność i słuchacz się bardzo szybko zorientuje. On nie będzie wiedział, co myśmy zrobili, ale on się bardzo szybko zorientuje, że to jest, kurczę, nieprawdziwe. A każdy fałsz, to Państwo zapewne wiedzą, że to ludzie to wychwytują. Oni nie wiedzą, na czym to polega. Ja zawsze mówię, że jak coś dobrze zrobisz, a to my sobie możemy dyskutować, że montaż jest taki, że tutaj jest dźwięk, proporcja między dźwiękiem jest dobra czy zła, tutaj już takie techniczne rzeczy, reżyserzy dźwięku mogą sobie tutaj dyskutować, czy my, którzy pracujemy w tym, a słuchacz powie, my będziemy mówić, tu dobrze zrealizowany, tu dobre proporcje w dźwięku, tłumaczeniu, efektach dźwiękowych, a słuchacz powie, dobrze się tego słucha. On nie będzie wiedział, że tam są dobre proporcje, że ta muzyka w dobrym miejscu wchodzi, że ta pauza jest wytrzymana i różnych takich detali z naszej pracy on nie będzie znał. On powie, dobrze się tego słucha. I tak samo będzie w momencie, kiedy ja zacznę stosować te wszystkie sztuczki do
tego, żeby zrobić ten dźwięk taki właśnie hollywoodzki, on wtedy nie będzie wiedział, że ja tam przepuściłem przez jakieś urządzenie, że zwolniłem, że coś tam zrobiłem z tym helikopterem, tylko powiem, to nieprawdziwe. Tak to brzmi w filmie amerykańskim, a w rzeczywistości to tak nie może brzmieć, bo wszyscy wiedzą, że w tych filmach amerykańskich ta prawda jest mocno retuszowana. Nawet jeśli one tam sięgają po jakieś fakty, a to jednak jest to bajka. Natomiast my mamy przedstawiać nie bajkę, tylko prawdę. W związku z czym no, nie można zgubić się w takich właśnie, za bardzo uciekać się do takich sztuczek, które nam zrobią coś, co będzie już kompletnie piękne, bo to nie będzie prawdziwe. A zaraz сучасні наші медіа, вони пробують якомога більше залучити аудиторію нової і використовують багато соцмереж найрізноманітніше. Як ви, окрім просто звичайного радійного транслювання, пробуєте нових слухачів O, u nas jest tak, że bo jeśli mówimy o naszej rozgłośni, o programie trzecim Polskiego Radia, w którym ja pracuję od blisko 30 lat, ten program swojego czasu był programem, którego słuchała cała Polska. W momencie, kiedy zmieniła się rzeczywistość w kraju, kiedy upadł komunizm, pojawiły się nowe, wtedy, póki był komunizm, były cztery programy radiowe w Polsce, a program trzeci był programem najbardziej popularnym i to takim, można powiedzieć, kultowym programem, takim, którego słuchała inteligencja, którego słuchała młodzież, którego słuchali ludzie z wyższym i średnim wykształceniem. Natomiast w momencie, kiedy upadł komunizm, nagle pojawiły się różnego rodzaju inne rozgłośnie. Myśmy w czasie komunizmu wygrywali konkurencję tym, że mówiliśmy jak rozgłośnie, które mówiły za granicą, na zachodzie. Myśmy posługiwali się takim językiem radiowym, jak posługiwały się rozgłośnie na zachodzie. To oczywiście w pewnym stopniu ograniczonym, no bo przychodził cenzor i mówił, nie, tak nie można. Tu musicie być państwo poważni, bo jesteście państwowym radiem. Natomiast wtedy, kiedy się to skończyło, nagle pojawiła nam się konkurencja. I to prawda, że to były czasy dla nas trudne. Ludzie, słuchacze od naszej rozgłośni odchodzili, przestawali nas słuchać, ta publiczność nam malała. Natomiast szybko się okazało, że te inne komercyjne rozgłośnie, czy rozgłośnie prywatne, jedyne co mają do zaoferowania to granie muzyki. I myśmy się zastanawiali, że może to jest sposób. Może właśnie trzeba się zmienić na bardziej muzyczną stację, niż taką opowiadającą tego typu historię, czy analizującą różne rzeczy. Natomiast w pewnym momencie cywilizacja rozwinęła się na tyle, że muzyka stała się dla wszystkich ludzi wokół bardzo dostępna. W tej chwili nie trzeba włączać radia, żeby posłuchać przebojów. W tej chwili można otworzyć telefon i te przeboje grają i można sobie wybrać w takiej kolejności, jaka nam się podoba. W związku z czym radio, które w latach 90. było głównie szafą grającą i tego oczekiwali ludzie od radia, żeby było szafą grającą, takie radio przestało mieć rację bytu, dlatego że ludzie mogli sobie muzyki posłuchać zewsząd. Nie trzeba było włączać radio. Natomiast nagle szybko się okazało, że ta muzyka oczywiście ona sobie tam gdzieś gra i buczy w głośniku, tylko że nuci. I nagle mniej więcej od początku tego wieku, czyli XXI wieku, okazało się, że ludzie oczekują od radia tego, żeby ono opowiadało historię. Że nawet jak prezentuje muzykę, to żeby opowiadało historię. U nas myśmy mieli to szczęście, że mieliśmy przez lata bardzo dobrych dziennikarzy muzycznych, którzy po pierwsze o muzyce wiedzą wszystko, o wszystkich gatunkach muzyki wiedzą wszystko,
o wszystkich gatunkach muzyki, wiedzą wszystko, w związku z czym oni nawet jak robią program muzyczny, w którym prezentują piosenki, to potrafią opowiadać historię tymi piosenkami. Albo potrafią opowiadać historię o wykonawcach tych piosenek. Nagle się okazało na początku XXI wieku, że ludzie coraz bardziej od radia oczekują tego, żeby ono opowiadało historię. Że już nie ma tylko grać piosenek i tylko tych, które znamy najlepiej. Tylko właśnie, żeby ono jednak nam zaczęło opowiadać historię. No i wszyscy się bardzo zdziwili, jak nagle nam zaczęli wracać słuchacze. Ci, którzy w latach 90. odeszli do tych rozgłośni, które grały tylko piosenki, nagle zaczęli wracać do nas. Nagle okazało się, że te słupki słuchalności nam rosną. Nagle się okazało, że ludzie do nas piszą listy. A formy elektronicznego kontaktu, czyli maile, SMS-y, różne inne komunikatory, które uruchomiliśmy w naszym programie, pokazały, że ludzie chcą tych historii. Nagle się okazało, że mamy bardzo dobrą publiczność, która wręcz podpowiada nam, o czym byśmy mogli im opowiedzieć, bo na przykład państwo to sobie możecie pojechać do Chin, ja to bardzo chętnie o tych Chinach posłucham, bo dla mnie to duża wyprawa, a wy to jesteście tacy sprytni, że tam pojedziecie i mi to wszystko opowiecie i wam się będzie chciało tułać samolotem 10 godzin, a mnie niekoniecznie. I nagle się okazało, że po pierwsze rośnie nam słuchalność, po drugie nagle się ten program zaczyna sprzedawać. My, jako program trzeci Polskiego Radia, który w dużym stopniu poświęca swój program na opowiadanie takich historii, zajmowanie się sprawami międzynarodowymi, oczywiście wydarzeniami krajowymi, który ma duże, godzinne audycje, w których nie gra się w ogóle muzyki, w których po prostu opowiada się różne rzeczy z zaproszonymi gośćmi, czy prezentuje takie formy, czy na przykład organizuje się audycje, w którym ludzie telefonują do programu i dyskutują między sobą przy pomocy telefonów na antenie. Nagle się okazało, że to nie dość, że budzi zainteresowanie i ludzie chcą tego słuchać, bo już nie znudziła im się muzyka w radiu tylko i wyłącznie, to jeszcze przynosi to zyski. Nagle się okazało, że my mamy bardzo duże bloki reklamowe i możemy sobie podnosić ceny reklam, bo i tak reklamodawcy zapłacą. Bo okazało się, że jednak słucha nas coraz więcej osób i to takich, którzy są też atrakcyjni dla reklamodawcy, czyli na przykład nasz program, średnia wieku naszego słuchacza to jest 25-55 lat, a 2/3 słuchaczy to są ludzie, którzy mają średnie i wyższe wykształcenie, czyli to jest bardzo dobra grupa słuchaczy dla reklamodawców, bo to są ludzie zarabiający przeciętnie i przeciętnie wyżej, w związku z tym też wydający pieniądze. I okazało się, że taka nasza wytrwałość w tym, że my jednak będziemy robili to radio, w którym opowiada się historię, w którym jest dużo słowa, nawet jak robimy audycje muzyczne, to one są nie tak po prostu piosenki wypadają z komputera jakoś tam losowo układane przez jakiś algorytm, których jest mnóstwo takich programów emisyjnych dla rozgłośni grających muzykę, tylko te piosenki dobierane są przez prezentera według jakiejś myśli i według jakiejś historii, którą on w tej audycji opowiada. Ta wytrwałość nam się opłaciła, bo okazało się, że to odejście naszych słuchaczy do tych rozgłośni, które tylko i wyłącznie były takimi szafami grającymi, była bardzo nietrwała, bo jednak ludzie oczekują od nas czego innego i chcą, żeby radio jednak opowiadało historię. No a myśmy przez to, że nie zarzucili tego opowiadania historii, a wręcz przeciwnie, doskonaliliśmy sposoby opowiadania tych historii. W tej chwili zdobywamy ludzi właśnie czymś takim, że odwołujemy się do cyfrowych technik zapisu dźwięku, do cyfrowego montażu, do różnych takich właśnie dźwiękowych sztuczek, które ucho przyciągają i dają efektowne i efektywne takie formy radiowe. Tak, to oczywiście było bardzo interesujące, zachwycające i tak dalej, ale przez całą lekcję, przez te 2 godziny męczyło mnie jedno pytanie. Czy i jak można dostać się na jakieś praktyki na radio?
Trzeba przyjechać do Warszawy. Trzeba przyjść na ulicę Myśliwiecką w Warszawie. Trzeba wcześniej na przykład zadzwonić do redakcji, zdobyć numer telefonu. Dobry dziennikarz powinien to umieć zrobić. Strona internetowa jest. Ewentualnie napisać maila do... Do kogo by tu napisać maila, jak Państwo myślą? Zna Pani kogoś z mojej rozgłośni? Do Pana napisać maila, nie? Napisać maila. No i po prostu ustalić, jak to się ma odbywać. I wtedy pomyślimy, jak by to miało wyglądać. Podejmiemy jakąś współpracę. Ewentualnie zachęcić tutaj szefów Państwa uczelni do tego, żeby skontaktowali się z Polskim Radiem właśnie w takim kierunku, żeby organizować na przykład dla Państwa praktyki w różnych programach radiowych u nas. Bo myślę, że jeśli to najpierw poszłoby jakąś oficjalną drogą, to wie Pani, jak to jest. Oczywiście do mnie Pani może napisać maila. Ja bardzo chętnie Panią zaproszę do nas do redakcji, a potem nam się całość rozbije o różne formalne sprawy, bo trzeba Pani zapewnić jakiś nocleg, trzeba Pani zapewnić jakąś formę gratyfikacji finansowej za pracę, bo przecież nie jest Pani niewolnikiem, tylko przychodzi Pani do pracy uczyć się, ale też pracować, nie? Trzeba podpisać z Panią jakąś umowę, trzeba zrobić jakiś tam szereg formalności, załatwić. Myślę, że jeśli zachęcą Państwo trochę uczelnie, żeby tutaj widzę przy okazji różnych rzeczy Polskie Radio jest podjęta jest współpraca, więc myślę, że jeśli tutaj jakieś takie formalne rzeczy udałoby się załatwić, a chęć i dobra wola ze strony radia myślę będzie, to jest to do załatwienia. A potem jak już tutaj uruchomimy taką formalną drogę, no to proszę pisać. A ja potem będę od Pani wymagał, bo na przykład da Pani taki magnetofon i taki mikrofon i powiem, że ma Pani zrobić taki materiał. I to na za 3 godziny. No, będzie się Pani musiała spisać, no. Ale jestem surowy.